Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze South Park. No to tym razem przechodzimy nareszcie do misji głównych. Chodź kolego, i co? Mamy spotkać się z profesorem Chaosem? Here it is. Freedom Pals School for the gifted and talented. This way, do-gooder. Prowadź, prowadź. A my się tutaj jeszcze rozejrzymy, bo być może coś nas ominęło podczas... O, pierwszego. So that's where their secret door is. Ha! They think they can stop Professor Chaos with a terminal thingy? I can hack anything! Kontaktu, tym bardziej, że właśnie po głowie mi chodziła ta miejscówka. Nie, dam radę. Here, little minion. And there we go. To nie przestanie bawić. Oby nie poszedł na zmarnowanie. That did the trick. Gee whiz, would you look at this? Well, now this is a superhero base. Holy smokes, they got a training room and computers and lights. Well, this beats the crap out of Coon's base, huh, new kid? Gee, I can play here every day. What are you doing here? Oh, hey, Hey, Mysterion. Well, we were just hoping to speak with Dr. Timothy. Why? The new kid wants to switch franchises and I told him I'd help. Hey, new kid. Thought you might end up here. They're here to spy on what Timothy is working on. I say we rip him to shreds. Calm down, everyone. Let's hear what they have to say. Oh, God. It's him. This is a fairly shocking change of heart for you, Professor. You really wish to help the new kid switch franchises? Well, yeah. You know, we just thought that, you know, your franchise seems a lot more open and progressive and... You know, we just thought he should switch because Coon and Friends kind of isn't going anywhere. Oh God, see, the new kid came to me and said, how do I quit Coon and Friends? And since I hate Coon and Friends, I decided to help him out. You get anything? The aluminum foil on his helmet seems to be blocking my abilities. Don't trust them, Doc. They can't see what you've been working on back there. What if the new kid really wants to switch? We can see if the new kid's intentions are pure. We're sending Tupperware on a very important mission today. You can help him with that mission. I don't need backup. Especially not a noob. Easy, Tup. Remember the Freedom Pals motto. Yeah. Retribution, but with inclusion. I'll send you the details on the mission. When you get there, we can begin. In the meantime, I must get back to my work. Ooh. Jaka konkretna ekipa do nas dołączyła? Freedom Pal? A czy oni mają też coś takiego, co można by było zepsuć i ktoś się będzie złościł i w ogóle dostawa? Jeszcze jakby to jakoś działało, to byśmy skorzystali z tego, ale tak... Not so fast. Prove that you really want to be here first. Selfie w nowym miejscu. Ciekawe, czy pozwoliliby na zrobić zdjęcie. No okej. Okay. Chociaż tyle. Pokój treningowy. A tu za dużo żółtego. Nic nie widać. Chyba. Cóż, spotkaj się... A, czyli mieliśmy tutaj tylko wejść pogadać, a teraz przenosimy się na południe. Mogło spotkać się z kimś. No to powróciliśmy na stare śmieci. I to dosłownie śmieci, tak? A może jeszcze chwilę zwiedzimy to miejsce, bo nie za często będzie okazja tutaj przebywać. Nie chcę się wierzyć, żeby nic więcej się to nie kryło. Czy ta złota klamka mnie interesuje? Otóż to, fiolka. No pechowo, fiolka, czy pamiętasz? I tak dalej, tak? Mam nadzieję, że pusta fiolka. Mimo wszystko. Chodź, kolego. Taka pozostałość po tych aktywnościach pobocznych, że jeszcze... pewne miejsca chce się zwiedzać. A pewnie. O, hipsterski kubek niestety osłabiłby nas, ale... to bezpieczne? I am the rightful suitor of the Princess of Nepopolis.
the greatest warrior to ever grace the bestiary! Another came to challenge me. I came out victorious, but weakened. I must ingest a potion of healing so I can return to Nepopolis and caress my beloved. Can you help a guy out? Czasem lepiej chyba nie robić misji pobocznych, selfie. Help me return to Nepopolis, and then we can perform this ritual. Dobra, nie, żadne masz. Mamy tego dużo. Work nicely. If you ever need help, call me and I shall fight by your side. Ale to... To jak to pełno dostaliśmy? Jak miło. Zróbmy sobie selfie. A portrait with Nepopolis's greatest warrior. No dobra. Our bond is sealed. Okej, to... Yep, that's my dad. Let's do this! Co, mój tato? No ładnie. Widzę, ktoś tu się bawił w cięcie owoców, jak te... A, nie pamiętam, jak się... Fruit Ninja, czy jak? Coś ten deseń. Czy jesteśmy w stanie to dmuchnąć? Kurczę, jeszcze ten dom kusi. Okej. Czy... Did you steal my fucking cat? Hey, you're that farty kid from the TV. How about a picture? Otóż to. Niewiele nam brakuje do następnego poziomu, więc myślę, że będzie okazja też i to nadrobić. Oh, fucking glad that's over. Czy my tu byliśmy? Jak się żyje? Chwyć to. O! To tak działa. Dziwna sprawa. A nie, myślałem, że to będzie jakiś nowy problem dla nas w niedalekiej przyszłości, a to jednak... miniony powinny sobie z tym poradzić. Chodź. I got you, little guy. Jakie echo. Ciągnij i fraj. No to na dobrą sprawę... pozbyliśmy ich chyba właśnie lodówki. Słoik życia, artefakt 100. A, bo my mamy chyba 111, ale jak będzie miejsce znowu na specjalny artefakt, to bardzo kusząca opcja. O, i tu ten pokój. I nic. I nic. I tak serio bez... Szaleństw? Jeszcze sobie weźmiemy kluczyki, nie wiem do czego. Do garażu. No tak, Kenny. No niestety. Z patologii, ale się dorobił. Do dobrej ekipy dołączył. Cześć. Oh my gosh, you found my doll. Thanks. Let's take a pic. A kiedy? To nie istotne na dobrą sprawę. Okay, all done. Bye bye. Piękne okno. Dobra robota nowy. O i nareszcie Kenny wygląda jak Kenny, no. A nie jakieś tam podróby. Ostatnio tędy przechodziliśmy. Nie wiem, czy jeszcze... No teoretycznie tajne przejście jest. Zobaczmy. A z drugiej strony usunęliśmy. Wracaj! Tego ostatnio nie zauważyłem. O, kolejna. Trochę dużo tego nam tu wpada. No to cóż. Lecimy na spotkanie z Mitchem. Gdzieś w tej okolicy. Jest. O, niemożliwe. Możliwe. To jest tyle tych miejsc do zepsucia, przeszukania i w ogóle. Ten śmietnik, nie? Aż dziwne. No dobra, ale zróbmy mega kabum. Bo w tych skrzyniach
z podpisem naszej ekipy kryją się zazwyczaj najlepsze rzeczy. Przynajmniej do przebrania. Ile można w stroju asasyna chodzić? Okej, okay. Wszystko. I wszystko. Obóz bezdomnych. That's it, butthole. You found every fast travel station. Prepare for tremendous convenience as you fast travel everywhere. Jak miło. Nim spotkamy się, chociaż znając szczęście, to mamy spotkać się właśnie na górze, ale spróbujemy polecieć tutaj. Let's do this. Pełne skupienie i wyrzuciliśmy to z siebie. Artefakt, tekst podnoszący status. Zdecydowanie wrzucimy sobie coś, co nas wzmocni już. Możliwe, że nawet na 500 punktów. Tym bardziej, że wskoczyło... To tutaj chyba jest. No to nie, na 500 daleko, ale wskoczyła nam nowa miejscówka, gdzie możemy dorzucić coś naprawdę solidnego. Na 68? 558. No i właśnie, później będzie na epicki artefakt, który mamy chyba na setkę. Więc, kurczę, oszukali nas tym, że nie ma mocnych artefaktów. A można jeszcze wyżej? Kurczę, bo to nie jest powiedziane, czy on będzie chciał zjechać, czy wlecieć. No dobra. Chyba wyżej. No to warto... O, kotek! Hot. Nie rób tego. Hot. Spróbujemy... Chyba to powinno się udać. Mam lekkie obawy, że mógłby nie wrócić, albo jego limit 7 żyć byśmy wykorzystali, co wtedy. Kwiatek. Pewnie. Polecimy jeszcze wyżej. Wiele na to wskazuje. To skomplikowane. Okej, i cóż tym razem dostaniemy? Strój pantery. Szkoda, że nie różowej. Chętnie by się przebrał. Ale jak rozumiem, nie tu była nasza droga, czy nie tędy. Mieliśmy się przedostać. Dobra, wracamy na dół, kolego. To będzie największy lot, jaki przeżyliśmy w tej... No właśnie, jaki przeżyliśmy. Nara, nara. Za daleko jakoś nam się poszło, tak? To odrobinę, kapkę dalej niż chciałem, ale w sumie teraz sobie przypomniałem, że... Skoczę już sam, bo tutaj mamy tę całą fabrykę, którą mieliśmy jeszcze odwiedzić. A dziękuję bardzo. Czasem wystarczy przeczytać cel misji. Stit przy Sodosopai. Sodosopai. Czy to jest Sodosopai? To jest zamknięte. Ten nagi mężczyzna na górze trochę mnie rozprasza. Mamy Sodosopai. A gdzie jest? W takim razie lokal. Stit. Weźmy plakat po drodze, jak tu jesteśmy. O, kosmiczna enigma. A nie mamy czegoś takiego? Przydałoby się. Czy coś jeszcze możemy tu zdziałać? Dobra, wejdźmy na górę. Może to tu się kryje. Looking for answers? Mr. Connor sends his regards. He wanted to come himself, but he's a very busy man. He mentioned some horrible tragedy happened to your mother. Funny how a few moments in our lives can completely change who we are, huh? And now you're gonna be taken out by assassins known as the City Ninja Service. You know what to do with him when you're done. Hey, wait, you forgot to pay me! After it's done. No, you hire services of a shitty ninja service, you'll pay in advance. That's on the website.
You don't sound Japanese. Are you sure you're really ninjas? Yeah, I'm ninja. Look at my fucking eyes. Come on, give me a check made out to a shitty ninja service. Just get it over with. Okay, Horio, we're from Shitty Ninja. I'm afraid we got paid to assassinate you today, so we have to do that, of course, on Russ. You want to pay us not to? $5,000. 5000? Ciekawe skąd. Zapłać? Nie no. Okay, if you don't want to pay bribe, we're gonna have to murder you. No dobra. Co najlepsze, nowa ekipa do nas dołączyła i nie wiem, a sobie możemy zobaczyć, jakie moce ewentualnie się u nich kryją. Chętnie nawet przetestuję jej, jak to wygląda, Blaster Przywoływacz. Niestety mało dystansówek mamy w tym wszystkim, ale powinno być nieźle. Jeszcze tylko ten jeden nowy artefakt możemy przepisać. To było 65? A, w tym miejscu. No, niewielka poprawa, ale zawsze coś. Prepare for shitty combat. Please enjoy authentic ninja fighting breeze. Shugumi boinda. Ninja sta. Nakarobchi. Po koreańsku. Czyli jakaś podróba, jak rozumiem. Dobrze ich wyczuł. Oj, ninja. Zastanawiam się, czy... No, ale chyba nie będziemy podchodzić zbyt blisko. Nie chciałbym... You kids have no goddamn honor. Oberwać jako nowe. Dobra. Chyba, że jeszcze lepiej. Zmniejsza. A tak skutkujące wychłodzeniem i zmniejszenie. No to zobaczymy. Wychłodzenie. Jakie to było piękne. Dobra, a za to jakie to jest mocne. Time for the Tupperware party. Czas na ciebie, kolego. No niestety on nie będzie mógł się popisać na ten moment. A czym jest? Przywołuje... O, ofensywna wieżyczka. A nuż będzie w stanie coś działać cuda. Zobaczymy. No. Najlepsze, że on blokuje drogę. Co prawda, no. Ninja instincts awaken. Jest nieźle, tym bardziej, że ci się ustawili bardzo dobrze w tym miejscu. Przy okazji możemy się powoli na ulta szykować. Oj, jak... Oj, tyś, jak nie stanął. Znaczy, jakby nie ta sterta śmieci, to nawet byłoby to niezłe. No dobra, czyli tak nic lepszego nie wymyślimy. Na dobrą sprawę to głównie dystansówki tu mamy. Okej, oko za oko, jak to mówią. Fiolkę dostaliśmy już teraz uzupełnioną. You lucky. It's very hard to hit authentic ninja. Tupperware, activate. A ty się, kolego, chyba tu poświęcisz i wyjdziesz na pierwszy ogień. No tak, naznaczony do tego, żeby zginąć jako pierwszy. Tupper tornado, warning. Don't that hurt very much. No niestety, worki kryją ich całkiem nieźle. Okay, ninja, you watching? This very special technique here. Another one down. Super moc. Ło, ale on ma życia, to nie do ruszenia. Nasz kolega z mafii trójki. Oj. The predator finds its prey. No jakoś onda. No ta podróba ninja to jest naprawdę coś boskiego. Trzeba naszym podejść nieco bliżej, żeby móc ich pobić. Więc co, zaryzykujemy. Chociaż co my będziemy ryzykować? Odpalimy to.
Ooh. Run for your storm shelters! Czy z jednej strony się ucieszyłem, że już tak blisko, ale z drugiej on chyba... W sumie on całkiem nieźle na wieżyczkę się ustawił. Więc po prostu temu coś zmniejszymy. Mam lekkie obawy o naszego kumpla, profesor Chaos. Co ciekawe, przy różnych rzeczach, które mamy do użycia, zobaczmy jak działa tak. Uwalnia szczynowego Geralda, aby zadać obrażenia obszarowe i zdezorientować rywali. Może udałoby nam się, kurczę, no ten jeden śmieć tutaj przeszkadza w tym wszystkim. Ale co ciekawe, mamy jeszcze ekipę z dziesiątki wrogów. Podstępnym atakiem Neda i Jimbo. Może zobaczymy raz jak to działa. Trzeba zrobić użytek z misji pobocznych. It's coming right for us. Aha, no dobra opcja, jakby było ich zdecydowanie więcej w okolicy. Ale... Czekaj, O, nie możemy zatrzymać czasu. Możemy doprowadzić... Kogo on chce zaatakować? A nikogo. To by była strata. No dobra. A tamten nie walczy, no to już po robocie. No właśnie, będąc przy robotach, a jeszcze nie możemy ustawić żadnego. Wylecz ty naszego. To chyba będzie niezłe. Biedna wieżyczka. To nie wygląda za dobrze. Jakbyśmy cwanie to zaplanowali, to może jednego pobijemy nawet. Dobra. No ten nie ma szczęścia. Piękny atak, ale z wykorzystania jego nici. Czekaj, nie podoba mi się to. Jak cokolwiek tam nie kombinuje, to lepiej go pobić. W sumie jakbyśmy od razu odpalili moc, to może już do tego momentu byśmy mieli naładowaną ją po raz drugi. No ale ciężko to przewidzieć. No i pięknie, trzeba zlikwidować ten problem, żeby nas nie zabił. Nie mów tak brzydko na przeciwnika. Aha! W ten sposób... To nawet warto było tamto za pierwszym razem zablokować. Kolego, niestety jakby oni chcieli tworzyć ich więcej, to zdecydowanie zrobi się nieciekawie w okolicy. Jeszcze myślę nad wieżyczką, ale nie, w sumie jest jak ją wcisnąć. Dobra. Przynajmniej zablokuję dojście do chaosu. Just a fresh wound. Okej, czyli wszystko w naszych rękach. Nawet się atak. No dobra, porządniejszy przydał. Boję się, że będą chcieli nas zabić teraz. Spoko, spoko. Wszystko pod kontrolą, ale jak dobrze by poszło? Jeszcze mamy moc przecież zamrażania. Dobra. Where are the tiger in the grass? My hammer is ready to bring chaos to all who defy me. Jakby chcieli takich tworzyć, to trochę niebezpiecznie się to zrobiło w okolicy.
Ktoś będzie musiał skorzystać z ulta, ale niestety nie on. Zobaczmy w takim razie, twa magiczna ręka jest zablokowana. Oj, to sobie trochę zrobiliśmy tu problemów też. I pozostaje nic innego jak... Dezorientacja chaosu. My body is strong. Super kill attack power. Noble death. Ready to initiate temperament upgrade. Tu z ultem też nie zaszalejemy. A szkoda. Ale może. Da się jeszcze jakby podmienić naszego z nim. To by było niezłe, bo trochę za bardzo jesteśmy wystawieni na atak. O-o. No kolego, chyba do nas będzie należało ratowanie świata. $5000 w kieszeni, jakby nie patrzeć. Zwój tysiąca wiatrów. No i pięknie. So hard to find a good ninja these days. I niepodrabianego. Halo, widziałem tam coś fajnego po drugiej stronie. Tak, tak, wszystko pamiętam. Remember Steady Alpha 5? Oh, yeah, I remember that. Oh, maybe. Też pamiętam. Gdzie mamy zejście na dół? Chyba, że normalnie po schodach. Hello? Liczy, że ktoś się zaraz do nas odezwie. Halo, halo, telefon, smartfon? Śmiga? Żadnych misji nie mamy głównych, więc wrócimy na ulicę. Może tam złapie zasięg. New kid, it's time to prove yourself. I've marked the location of the mission on your map. The other Freedom Pals will be waiting for you there. Chyba, że tak. Spotkaj się w domu spokojnej starości. No, tam może być ciężko przetrwać, ale cóż. Need fight. Fight or we don't get paid. Spotkamy się tam w kolejnym odcinku. A tymczasem dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Apparently Tweak and Craig have agreed to some counseling together. Could you meet us at the school? Thank you. No dobra, myślę, że tego jednak nie możemy pominąć. I'm the fastest kid in town. I jednak co jak co, ale wizyta u psychologa to jest podstawa. There you go. Okej, no dobra. Czyżby znów na wyjście redek... Hey new kid, the boys and I are in the gymnasium, okay, for some therapy exercises. Can you meet us there, okay? Hey, new kid, come on in and have a seat. Okay, apparently we're having a little quarrel. Okay. Craig and Tweak have agreed to some counseling as long as you're present, new kid. Okay, so, now, Craig, what do you want to say to Tweak? I think he has some stuff he should say to me. Okay, Tweak, you want to start, maybe? I have nothing to say if that's his attitude. Okay. Okay, well, maybe, new kid, maybe you should share some of your thoughts. Okay, well, this isn't really going that well.
Okay, boys, I want to do an exercise with you. I have some kids here to help us out. When we're trying to have some therapy, the first thing we need to do is take out our resentments, okay? So, let's have our resentments come out. Come on out over. Come over, resentments. Okay, and then in a relationship, we also have expectations, okay? Because expectations lead to resentments, which, of course, brings about accusations. Come on out, accusations, okay? And then that all, of course, leads to victimization and withdrawal. Now, you've got to learn to overcome all of these things, okay? Are you ready? Are you ready? Go fuck them up! There they are, right there, Twink and Craig. Yo, go beat the shit out of them! You too, new kid! Bardzo chętnie przejdziemy przez tę terapię. Let's dance. I mean, not literally, because I don't dance. Let's punch. Go nuts, new kid. O tak. O tak. Oh, yeah, get that little bastard. No, kolego, ty też pokaż. Wycofaj się trochę. Bring the thunder. Feels good, right? Sure does. Czekaj, ona krzywdy nie zrobi. Nie, bo boję się, żeby nas nie włączyli do tego całego związku. Jego możesz bić. Get some revenge on that shit. Oh yeah. Oh crap, no one likes victimization. Ten przeżył wstrząs. Tego nie możesz za to uderzyć, więc mam nadzieję, że nie potraktuje to nasz terapeuta jako oszustwo. Bi. On jest rudy tak naprawdę. W sumie jest rudy. Okay, Thunder Geek. No dobra, Craig. Co się z piwem kojarzy? Całkiem nieźle. Niech leci. Niech leci. Nie wiem, czy ten by się nie odbił. Lepiej zabić, czy więcej. A chyba więcej obrażeń zadać. Mega pump, oof. That'll teach expectations for being unrealistic. No to co, panowie, znajdziemy jakieś miejsce dla nas wszystkich? Otóż to, po środku. Jaką przetrwa? 2 punkty życia, ostatnio coś nie mamy szczęścia. No dobra, ale on chyba i tak jest porażony, chociaż możemy mu dorzucić jeszcze. Trochę. Microaggression. Hit him. Expectations doesn't go down that easy. There's always more expectations. Oh god. You boys have to work together if you're gonna eliminate all of those expectations, okay? Twig, he's right. Huh? We're only going to get rid of these expectations and everything else if we do it together. Craig! Yeah, let's do it, Craig! Alright, ready to make some weather? Supermoc gotowa, nawet w niezłym miejscu. O tak, o tak. That was beautiful, boys. Now fuck the rest of them up, okay? Piękne. Oj, jakie to było piękne. I kto tu ma najwięcej żyć, cwaniaki, tak? Każdy już ledwo co zipie. Jeszcze zdezorientowani, to oni sami się pokonają. Okej. That's going to leave some scars. Nothing goes without saying. Ow! Damn it, who needs you, expectations? To potrzebuję oczekiwań. Otóż to. I need a double espresso or 4. I tym samym
bijo serca. $25. To jest coś pięknego, jak tam zapłacili za tę terapię dla par. No warto było się tu wybrać. Oj, warto. Don't you feel better? Yeah, I kinda do. Me too. Okay, well just come back anytime you need counseling, okay? That's it. Thanks for all your help, new kid. Yeah, fuck you, expectations. Thanks, new kid. We have a lot of work to do, but I think we both want to do it now. Come on, Craig. I'll get you your laptop. It's our laptop, Tweak. I tym pozytywnym akcentem kończymy nasz odcinek. Dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.